Witam wszystkich widzów. Ten filmik, jak uważam, jest na bardzo ważny temat. Jak i jakich rybek wybrać do akwarium towarzyskiego? Kupiliśmy akwarium i w pospechu udajemy się do sklepu zoologicznego z zamiarem kupić rybki. Wchodzimy do sklepu i szukamy rybek. Na pierwszy rzut oka wszystkie rybki w prawie w tym samym wymiarze, takie ładne i kolorowe, i wydaje się, że możemy skomponować dla siebie dowolną kompozycję z dowolnych gatunków. Nic bardziej mylnego. Na przykład podobają się nam głupiki, bardzo kolorowe, takie ładne, i decydujemy się, że kupimy kilka. Patrzymy, a tu obok w innym akwarium pływają takie kolorowe rybki pielęgnice i decydujemy się na zakup kilku sztuk tych rybek. Kupujemy, przywodzimy do domu, wrzucamy do akwarium, przez kilka dni cieszymy się, patrząc na zakupione rybki. A to nagle po kilku dniach zauważamy, że nie ma jednego głupika. Następnie nie ma drugiego głupika. Co robimy? Jedziemy do sklepu i dokupujemy głupiki. A sytuacja się powtarza. Jaki popełniamy błąd? A taki, że głupiki to są gatunki ryb, których nie można trzymać razem w jednym akwarium, ponieważ pielęgnice to są drapieżne i terytorialne rybki, a głupiki nie. Więc musimy najpierw zdecydować, jakie rybki chcemy chować. Jak powiedziałem w poprzednim filmiku, najwięcej sprzedajemy tak zwane małe akwaria, czyli akwaria o pojemności od 25 do 60 litrów. Porozmawiamy o gatunkach ryb do tych akwarii. Optymalna temperatura wody dla większości gatunków ryb akwariowych to około 25 stopni Celsjusza. I nieważne, czy to 24, czy 26, najważniejsze, żeby nie było skoków temperatury. Raz 22, a raz 28. Więc grzalka powinna być cały czas włączona. Nie wolno włączać i wyłączać. Napowietrzanie, takie jak ogrzewanie, powinno być całodobowe. Bardzo ważna jest tygodniowa podmiana części wody, około 20-25% na świeżo. Odmulaczem zlewamy brudną wodę z akwarium i dolewamy świeżą. Teraz o rybkach. Są gatunki ryb, które pływają przy dnie. Są takie, że pływają pod powierzchnią wody, no i są takie, pływają po całej wysokości akwarium. Pierwsza grupa. Najłatwiejsze i niewymagające gatunki to są ryby żyworodne, takie jak głupiki, placki, meczyki i molinezy. Dlatego warto zacząć przygodę z akwarystyką właśnie z tych gatunków ryb. Można też dokupić ryb dennych, kielisków. Rybki te pływają w dolnych warstwach wody, czyszczą podłoże, zjadając resztki żywego pokarmu spadającego na podłoże. W przypadku, gdy karmimy ryby suchymi pokarmami, warto kupić pokarmy dla ryb dennych, ale tylko dla koridorasów, kielisków. Kolejny niewymagający gatunek to danio pręgowane. Danio trzymają się w górnych warstwach wody. Biorą jak suchy, tak i żywy pokarm. Warto pamiętać, że to są rybki lawicowe, więc kupując trzeba kupować nie jedną parę, a przynajmniej 3-4 pary. Można kupić też kardynałki. Też takie jak i danio, to są rybki lawicowe, więc pasuje kupić też po 3-4 pary. Można też dokupić brzanek wyspowych. Druga grupa, brzanki. To są rybki bardzo ruchliwe, stadne, do osobników własnego gatunku nieagresywne. Natomiast do innych gatunków, takich jak głupiki, neonki, danio, kardynałki, razbory, mogą zaatakować, odgryzając pletwy i ogonki. Dlatego brzanek warto trzymać w tak zwanym brzamkarzu, czyli można kupić brzanek sumatrzańskich, purpurowych, różowych, odeskich, czystych, oprócz brzanek wysmukłych. Brzamkarium można trzymać wraz z brzankami żalobniczek, tetraciarną. Karmić można jak żywymi, tak i suchymi pokarmami. Warto zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy karmimy pokarmami żywymi lub mrożonymi. Jak w pierwszej grupie, tak i w drugiej można dać kielisków. Jeśli posiadamy akwarium o wysokości 40 cm, to warto zwrócić uwagę na skalary. Odnoszą się do pielęgnic. To są różne odmiany kolorowe tych ryb. To są bardzo łagodne rybki do innych gatunków. Natomiast jak podrosną i rozdzielają się na pary, zaczynają walkę z osobnikami własnych gatunków po terytorium. Do skalarków można wpuścić dowolne, wyżej wymienione gatunki ryb.
Następna grupa to ryby labiryntowe. Gurami, wojowniki, pamiętniki, wielkopłetwy. To są łagodne towarzyskie ryby, można ich trzymać w parach lub po kilka par. Ryby labiryntowe oddychają powietrzem, lubią gęstą roślinność, odżywają się jak suchymi, tak i żywymi pokarmami. Po pewnym czasie przygody z akwarystyką można spróbować z bardziej wymagającymi i trudniejszymi gatunkami ryb takich jak nionki, razbory, tetry, zwinniki, bystrzyki, fantomy. Oczywiście można skomponować inne kompozycje według uznania. To chyba wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.